Szczęść Boże w 12 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Zacznę od tego, że wiara nie jest naszą prywatną sprawą, ale jest sprawą publiczną. To jest miejsce na zdziwienie wielu osób, bo jak to ktoś będzie mi zaglądał w sumienie? Mnie wasze sumienie nie interesuje, bo o nim będziecie rozmawiać z Panem. Mnie interesuje to, na ile jest twoje życie zgodne z przyjętym sakramentem chrztu. Na ile jest ono życiem wiary, a nie tylko deklaracją, że jestem osobą wierzącą. Kiedy w zeszłym tygodniu Jezus posyłał uczniów, to kierował ich do ludzi z Jego otoczenia. Do ludzi, którzy spróbowali życia z Bogiem, ale nie poszli dalej. Takich mamy dziś napęczki. Przyjęte sakramenty zaszły kurzem. Świadomość tego, czym jest Eucharystia, zniknęła. Na mszy kończącej rok szkolny czułem się jak iluzjonista przed widownią. Ja celebrowałem liturgię, a widownia czekała na show. A Jezus dziś mówi: nie bójcie się ludzi. Idźcie do nich. Niech wiara, która została w nich złożona, na nowo ożyje. Będą was przeganiać i źle o was mówić. To nic. Mały pies też głośno ujada, kiedy zbliża się ktoś większy. A jak zobaczy, że nie ma zagrożenia, łagodnieje. Zobaczmy, jak przewartościowały się zwyczaje. Można się obnosić ze swoją seksualnością, ale nie daj Boże ze swoją wiarą. Można kłamać, ale prawda nie jest pożądana. Wszystko jest na opak. Wszelkie dawne wartości zostały pogrzebane, a nowe są nic nie warte. Jednak nie można o tym głośno mówić, bo to zahacza o jakąś fobię. Jezus mówi: nie bójcie się, i powtarza to trzykrotnie. Strach jest częścią naszego życia. W dzieciństwie były to potwory spod łóżka. W dorosłym życiu są nimi ból, niezrozumienie, samotność, niepewność czy też śmierć. Jako uczniowie Chrystusa nie mamy powodu, by się lękać, ponieważ nie jesteśmy sami. Z tą świadomością też bywa różnie. Dopóki nie ma w nas przekonania, że Bóg jest miłującym Ojcem, który zajmuje się wszelkimi drobiazgami, to i trudno nam coś zrobić. A On to tak bardzo chce i troszczy się o własne dzieci. Święty Augustyn napisał coś, czego nie znałem. Miłość jest kluczem. Święty Jan Apostoł pisze słowa, które mnie dotykają głęboko. Ten, kto się boi, nie potrafi kochać. Wobec tego ty, który nosisz w sobie miłość i potrafisz kochać, nie możesz bać się niczego. Naprzód. Sam wezwanie naprzód to już jest takim motorem sprawczym, żeby nie siedzieć bezczynnie. Różnie się patrzy na Jezusa. Wielu w Niego wątpi. Wielu odeszło zawiedzionych Jego nauczaniem. Wielu się czaiło, żeby usunąć Go z drogi, bo demaskował ich przewrotność. Trzeba nam spojrzeć na Jezusa, żeby dostrzec w Nim realistę, który nie boi się mówić o sprawach trudnych bez ogródek. Będą was prześladować, będą zabijać, będą oskarżać. To wszystko nic nie znaczy. On wiedział, że idzie na krzyż i szykował się do tego momentu wiele lat. Dzięki temu dał nam takie świadectwo, którego nie możemy podważyć. Czyny i słowa stanowiły jedno. Wiara została potwierdzona ofiarą. Ufność, że Bóg jest z nami w każdym trudnym momencie życia, daje nam siłę głoszenia słów Jezusa. Bo jesteśmy apostołami, a apostoł jest odważny i śmiały. Posiada cnotę odwagi, która go pcha, aby podjąć się zadań, które wydają się być niemożliwe. Tu nie ma ryzykanstwa, bo mamy asekurację. Zaufanie Jezusowi nie oszczędzi nam siniaków, trudności i porażek. Ważne, że to, co nas spotka, nie zniszczy naszego serca, a przez to nie staniemy się zgorzkniali i cyniczni, ale pozostaniemy łagodni i kochający. I choćby się nam wydawało, że Ewangelia mogłaby być łagodniejsza i bardziej dostosowana do dzisiejszych wymagań, to nie idźmy tą drogą. Weźmy lepiej słowa świętego Anselma na warsztat i żyjmy tak, by czynić wszystko dla Boga i dla tego szczęśliwego i wiecznego życia, które nasz Zbawiciel obiecał wam dać w niebie. Nie bójcie się żyć dla miłości. Dla tej miłości warto żyć. Z Panem Bogiem.